Cześć, tu Bary. Zapraszam Was do wspólnego spędzenia dnia z Yamahą Tracer 900 GT. Zamierzam wykorzystać ten motocykl zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy najpierw pokręcę się trochę po mieście, załatwię parę spraw, po to by się później spakować i z tego miasta uciec, ruszyć w podróż. Mam zamiar dziś upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony postaram się pokazać Wam kilka pięknych kolejnych miejsc w Polsce, z drugiej strony poopowiadam Wam troszeczkę o Tracerze 900 GT. Żyjemy w czasach motocykli uniwersalnych, motocykli multifunkcjonalnych. Oczywiście zachwycamy się supersportowymi pociskami, emocjonujemy się 200-konnymi nakedami, czy zakochujemy się w stylu retro, ale koniec końców i tak najczęściej kupujemy sobie coś innego. Wcale nie najmocniejszy, nie najszybszy, ani najbardziej luksusowy, tylko po prostu motocykl najbardziej wszechstronny. I to właśnie takie motocykle napędzają dziś sprzedaż, a nie te, które nas najbardziej elektryzują czy porywają. I w przypadku Yamahy takim motorem napędowym sprzedaży ma być, czy właściwie już się stał, model Tracer 900. Yamaha Tracer 900 w wersji GT to Tracer wszystko mający. Najbardziej zaawansowany technologicznie, najlepiej wyposażony, no i oczywiście przy okazji też najdroższy. Trzeba za niego zapłacić około 55 tysięcy złotych. Za tę cenę dostajemy motocykl kompletny, którym możemy nie tylko przeciskać się w korku, dojeżdżać na co dzień do pracy, ale też możemy się spakować i pojechać na kilkudniowy wyjazd, nakręcić bez bólu pleców w wygodnej pozycji kilkaset kilometrów i odwiedzić na przykład takie piękne miejsca. Tym razem przy okazji testu obraliśmy kierunek północny. Dlaczego północny? Właściwie to sam nie wiem. Aha, pogoda. Właśnie, na południu Polski miało być pochmurno, więc pojechaliśmy zupełnie spontanicznie na północ. W tym momencie zatrzymałem się nad Jeziorem Bysławskim. Pierwszy plan był taki, żeby pojechać dalej na północ, żeby pojeździć po Kaszubach troszeczkę, ale jak zobaczyłem to piękne jezioro, Jezioro Bysławskie obok miejscowości, jak myślicie, Bysław. Nie trudno zgadnąć. Stwierdziłem, że chyba się tutaj zatrzymam, rozbiję namiot i zostanę. No i takie akcje są chyba najlepsze w jeździe motocyklem po Polsce czy Europie, żeby robić pewne rzeczy spontanicznie, a jak macie ze sobą namiot, to już w ogóle super, bo nie trzeba się przejmować o nocleg. No to rozbijam namiot i opowiadam Wam dalej o Tracerku. Od standardowego Tracera wersję GT odróżniają te kufry kolorystycznie dopasowane do nadwozia. Jest tutaj też quick shifter działający w górę, kolorowy wyświetlacz TFT, podgrzewane manetki i tempomat. Mam do Was małą prośbę, tak przy okazji, jak już zdejmuję ten namiot. Otóż nie byłem pod namiotem od kilku lat, w dodatku ten jest pożyczony, nie znam systemu, także jest szansa, że będę go rozkładać bardzo nieporadnie i prośba jest, żebyście za bardzo się nie śmiali ze mnie. A jeszcze wracając na chwilę do tego odróżniania GT-ka od standardowej wersji, to na pierwszy rzut oka najłatwiej to zrobić po tym przednim upside downie, który akurat w przypadku GT-ka jest w takim fajnym, złocistym kolorze. Jednostka napędowa w GT-ku dokładnie ta sama co w standardowym Tracerze 900, czyli te dobrze nam znane 3 cylindry w rzędzie. Dokładnie ten sam silnik, który znajdziecie w Yamasze MT-09 czy XSR-900. I trzeba przyznać, że ten silnik z tą charakterystyką oddawania mocy, z tą kulturą pracy, z tą elastycznością jest zdecydowanie jedną z najmocniejszych stron tego motocykla.
elastyczność. Na szóstym biegu możecie spokojnie zwolnić sobie do 50 km na godzinę, trochę tak pojechać i później bez redukowania płynnie przyspieszyć. Więc trzy cylindry w rzędzie Yamahy, jak najbardziej na tak. Jak to było? Składamy teraz te kijki chyba. Najpierw kijki, później plandeka, nie? Tylko ile jest tych kijków? Wydaje mi się, że jednego brakuje. I chociaż w nazwie jest tutaj 900, to tak naprawdę te trzy cylindry mają 850 cm3 pojemności i rozwijają 115 koni, 87 Nm momentu obrotowego, jeśli czegoś nie pomieszałem. To chyba sypialnia jest, tak? Tak, to sypialnia i na to będzie tropik. Tak to się nazywało? No, ale zobacz w ogóle, Tomek, to jest sypialnia pod kolor Tracera. Prawie. Srebrno-fioletowa, Tracer jest srebrno-niebieski, no. Czegoś mi tu brakuje. Już chyba nawet wiem czego. No bo on jest jednoczęściowy, to nie jest tak, że ma być sypialka i na górę tropik. On jest jednoczęściowy, ale tu jest siateczka. I tu powinno być coś, czym się przykrywa tą siateczkę w razie, gdyby padał deszcz. I tego czegoś, czym się przykrywa tą siateczkę, tutaj nie ma. I to jest bardzo ważna nauczka. Jak pożyczacie od kogoś namiot i ktoś dawno tego namiotu nie używał, to zanim wyjedziecie gdzieś w Polskę, sprawdźcie, czy namiot na pewno jest kompletny. Bo mój nie jest. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie padać deszcz. A jak będzie, to będzie śmiesznie. Całość waży w sumie 215 kg. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, sami ocencie. No w porównaniu do motocykli typowo turystycznych, na przykład do Fiotery 1300, to na pewno mało. No w każdym razie Tracerem 900 przy małych prędkościach manewruje się łatwo jak rowerkiem. Ochrona przed wiatrem. No wiadomo, że tutaj to wszystko zależy od tego, z jakimi prędkościami podróżujecie i ile macie wzrostu. Ja mam 1,83 m i wieje. To znaczy wiadomo, jak jadę 110 km na godzinę, to jest wszystko super. Jak jadę szybciej, 140 albo jeszcze szybciej, na przykład 160 na niemieckiej autostradzie, to wtedy musiałbym się bardzo mocno schylać, żeby się schować za tą szybkę. Nogi fajnie wchodzą w obrys motocykla. Nawet dzisiaj troszeczkę kropiło i miałem suche spodnie, więc jest ok. Natomiast tutaj no czuć, że nie jest to duży motocykl turystyczny z wielką szybą, tylko pewnego rodzaju kompromis. Musiałbym przy tym moim wzroście na pewno już pokombinować troszeczkę. Być może z jakimś deflektorem, być może z jakąś wyższą akcesoryjną szybą. Właśnie się zorientowałem, że rozłożyłem namiot zbyt blisko miejsca na ognisko, więc to będzie musiało być bardzo małe ognisko, bo inaczej jest ryzyko, że zginę w kuli ognia. Harcerza to ze mnie chyba nie będzie już. Jest z Tracerem jeden problem, mianowicie nie będziecie się na nim wyróżniać. Jeżeli lubicie się wyróżniać i zwracać na siebie uwagę, to nie na Tracerze, dlatego że jechałem tu dziś z Warszawy, no nie był to wielki dystans, a po drodze mijałem chyba 5 albo 6 Tracerów. Bardzo popularny motocykl, ale to też pewnie nie dzieje się przez przypadek, no bo skoro jest popularny, to znaczy, że jest w nim coś takiego, co wielu osobom odpowiada i ja obstawiam, że właśnie to jest ta uniwersalność, bo no ile osób stać na to, żeby mieć jeden motocykl do miasta, drugi motocykl do tego, żeby pojeździć po torze, a trzeci motocykl, żeby w weekend gdzieś wyskoczyć. Większość z nas szuka jednak motocykla, którym może robić wszystko. I dlatego ta uniwersalność jest chyba kluczem do sukcesu w przypadku takich motocykli jak Tracer 900. A mój problem na tym wyjeździe polega na tym, że ja mam taką świadomość, czuję to podskórnie, że czegokolwiek bym nie powiedział o tym motocyklu, to chyba nie powiem nic odkrywczego, bo chyba już wszystko o Tracerze 900 zostało powiedziane i o tym pancernym silniku, i o tej jego uniwersalności. No i co ja mogę nowego wam o Tracerze powiedzieć? No tyle, że GT jest fajny, bo jak chcecie kupić zwykłego Tracera 900 i dokupić do niego te wszystkie rzeczy, czyli kufry, podgrzewane manetki i tak dalej, no to warto od razu kupić GT-ka, bo przy okazji macie jeszcze kolorowy wyświetlacz, jak ktoś lubi. To teraz z drugiej strony. Aczkolwiek mam pewien pomysł na coś, co niektórym z was może wydać się odkrywcze.
Otóż często pada pytanie o prezentowane przez nas motocykle. Czy nadają się na pierwszy motocykl? I tutaj mogłoby się wydawać 115 koni, no dość duży sprzęt. Lepiej polecić Tracera 700 na pierwszy niż 900. No i właśnie zaskoczenie. Przygotowując się do tego materiału, odwiedziłem znajomych w jednym z zaprzyjaźnionych salonów Yamahy i zwrócili mi uwagę na bardzo ciekawą rzecz, na którą chyba sam bym nie wpadł, więc dziękuję im za to. Otóż w Tracerze 900 po pierwsze macie zmienne tryby jazdy, więc możecie sobie wybrać taki tryb, który spowoduje, że ten motocykl będzie potulny jak baranek, będzie bardzo łagodnie oddawać moc i na pewno nawet początkującej osoby nie będzie to przerażać. Po drugie, w Tracerze 900, w przeciwieństwie do Tracera 700, macie system kontroli trakcji, a taki system właśnie osobom początkującym może się przydać najbardziej. Ten system ma tutaj dwustopniową regulację, można go całkowicie wyłączyć. No ale jest. I te dwa powody, jak się okazuje, skłaniają całkiem sporo osób, które kupują ten motocykl na pierwszy i według tych moich zaprzyjaźnionych sprzedawców z Yamahy, wcale nie narzekają, wracają po roku i cieszą się, że kupili właśnie 900, bo motocykl o mniejszej mocy po roku czy po dwóch być może by im się znudził, a tak przełączają sobie wtedy na ten agresywniejszy tryb jazdy i korzystają z takiego motocykla przez kolejne lata. Ciekawe, czy nagrają się te dźwięki natury. W tym miejscu jest czas na to, żeby zrobić gadkę podsumowującą o motocyklu. Zawsze tak jest, ale tym razem będzie inaczej. Bo jaki Tracer jest, to każdy przecież widzi i każdy już wie. A ja chciałem tym razem do Was z takim przekazem, bo mam pewne przemyślenia. Szczególnie po tym czasie trudnej wiosny dla nas wszystkich w tym roku. Warto tak się, wiecie, zresetować. Zrobić coś spontanicznie, wsiąść na motocykl, pojechać gdzieś. Jak Wam się jakieś miejsce spodoba, to tam się zatrzymać. Nie planować, gdzie się zatrzymacie, na jak długo się zatrzymacie. Potrzebujecie 2-3 dni wolnego, naprawdę niedługo. A to naprawdę najbardziej odprężająca rzecz na świecie. Spędzić trochę czasu na łonie natury. Popatrzeć na wodę, posłuchać ptaków. Zatrzymajcie się na chwilę po prostu. Wyłączcie telefon, komputer. Warto. Thank you.